czary i los rzucają moją suknię. Miejsce czaszki. Dalej mówić wino zaprawionego ryżu. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając mnie losy. I siedząc tam do wina, nad jego głową umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, Król Żydowski. Wtedy też ukrzyżowali z niego dwóch złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Módlmy się. Kim dla pani był Jan Paweł II i jest? Na pewno ważną osobą, która nas prowadziła, która wskazywała drogę. Wszystko, co najważniejsze, tak? Na pewno wielki Polak, tak? Wielki papież. No i zawsze oddawajmy mu hołd, tak? Kim dla pana był Jan Paweł II, święty Jan Paweł II? Mogę prosić dwa słowa? Jak to się mówi, takim przewodnikiem, który... Przewodnikiem w życiu. Oh,
Zaraz możemy się nagadać. Dobra, dzięki. Dzięki.
słówko. Yeah.
Tamtędy, dookoła. Jak dobrze tym dzieckiem być. Thank you.
Syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam wraz z wami wszystkimi: niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Przypomina o naszej chrześcijańskiej godności, narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.
Drodzy mieszkańcy Pułtuska, drodzy goście, którzy przybyliście z różnych parafii, nie tylko z naszego dekanatu, ale także spoza, niektórzy nawet bardzo daleka, by uczestniczyć w tym marszu pokoju w obronie godności świętego Jana Pawła II. Wysłuchaliśmy słów homilii, która pokazywała nam sens naszego spotkania. Włączyliśmy się w najpiękniejszy dar modlitwy, Eucharystię. I modlitwę, która towarzyszyła nam, gdy szliśmy ulicami naszego miasta. Ojciec Święty często nawoływał wszystkich, nie tylko młodych, by przekraczać pewien próg nadziei. I gdy Polacy i ludzie świata, bo przecież nie tylko do nas mówił, przekraczali ten próg nadziei z wiarą, z miłością, to serca rosły, stawały się coraz większe i piękniejsze, bo były posłuszne Ewangelii, którą głosił Jan Paweł II. Ale w tych ostatnich dniach przekroczono inny próg, zobaczmy, wcale nie nadziei, tylko przekroczono próg nienawiści. I dlatego też w sercach Polaków, w sercach ludzi, którzy mają w swoim sercu, myślę, wiarę, rodzi się sprzeciw. Rodzi się tęsknota protestu przeciwko takiemu przekraczaniu progu. I Polacy jakoś znosili od dawna te ataki na tego czy innego pojedynczego kapłana, na taką czy inną małą wspólnotę ludzi wierzących, szczególnie tych, którzy budowali te wspólnoty, przyczyniali się do ich ożywienia. Ale gdy przekroczono ten próg nienawiści, próg upodlenia, próg zdeptania największego z Polaków i człowieka prawdy, sprawiedliwości, człowieka miłości, człowieka ogromnej wiary, największego świadka, który całował ziemię i prosił Pana Boga o łaskę wiary dla każdego z nas. Wtedy Polacy, tak jak kardynał Wyszyński, powiedzieli non possumus. Dalej tak nie można. To nasze spotkanie to też jest ten znak. I dobrze byłoby, żebyśmy poszli do naszych domów jako świadkowie, jako ci, którzy nie boją się i swoim bliskim, i w zakładach pracy, i w szkołach dawać świadectwo wiary i upominać się o godność największego z Polaków. Tak, moi drodzy, prastarymi metodami, bo nie nowymi, niszczy się to, co jest istotne, to, co jest ważne, to, co jest piękne. Jeszcze raz wspomnę kardynała Wyszyńskiego, który, myślę, niezwykle trafnie powiedział i teraz cała Polska go powtarza, że jak chcesz zniszczyć naród, to uderz w Kościół.
Jeżeli chcesz zniszczyć ludzi, którzy inaczej od ciebie myślą, to uderzaj w pasterza. Uderz w pasterza z nadzieją, że rozproszą się owce, a tym największym pasterzem dla nas jest Ojciec Święty Jan Paweł II. Gromadzimy się przed jego pomnikiem. Chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli to, że ten pomnik Jana Pawła II został postawiony z inicjatywy bardzo młodych ludzi. Nie wiem, czy mieli wtedy 18 lat. Chyba jeszcze nie mieli. To były trzy dziewczęta z liceum ogólnokształcącego Piotra Skalki, a później dołączyła się młodzież ze wszystkich szkół średnich i niższego stopnia. Jakiż to był zapał ich i ówczesnych władz naszej gminy i wszystkich ludzi, którzy grosze zbierali, żeby powstał właśnie ten pomnik Jana Pawła II, który ma nas zachęcać, byśmy wypływali na głębie, ale także zachęcać do tego, byśmy mieli odwagę. By tej odwagi nam nie zabrakło. Bóg zapłać wam, moi drodzy, za ten dar wspólnej modlitwy i za ten marsz pokoju. Sądzę, że wszyscy się doskonale rozumiemy. My, stając przy pomniku Jana Pawła II, jesteśmy gotowi całować jego stopy. I wielu przychodzi i to czyni. Bo on nam dodawał odwagi, on obudził w nas poczucie narodowości. On, dzięki niemu powstała odwaga, by wyzwolić się z jarzma komunizmu. My stajemy przed tym pomnikiem Jana Pawła II, moi drodzy, i wszyscy chyba, jak się tutaj słyszymy i gromadzimy, wiemy doskonale, nie po to, żeby nawoływać do nienawiści. My nie mówimy, łapmy za szable, za karabiny. My nie mówimy, plujmy na tych, którzy tak czynią z Ojcem Świętym i ludźmi wierzącymi. My mówimy, próbujmy przez miłość zmieniać świat. I gdy pójdziemy do ludzi inaczej myślących, to spróbujmy otwierać nasze serca, by miłością przekonywać, że warto trwać u stóp Jana Pawła II i warto walczyć o tożsamość narodu polskiego i naszą wiarę. Moi drodzy, na to dawanie świadectwa przyjmijmy błogosławieństwo od stóp Jana Pawła II. Wszystkich kapłanów proszę o włączenie się do błogosławieństwa. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Jan Paweł II w homilii podczas mszy inauguracyjnej pontyfikat 22 października 1978 roku, zwracając się do Polaków, zwrócił się z apelem. Proszę was, bądźcie ze mną na Jasnej Górze i wszędzie. Nie przestawajcie być z papieżem. Święty Janie Pawle II, my jesteśmy dzisiaj, uczestnicząc w Pułtuskim Marszu Papieskim, odpowiadamy, jesteśmy.
i za to, że tu jesteśmy. W imieniu organizatorów Pułtuskiego Marszu Papieskiego nie lękajcie się. Składam z serca płynące podziękowania. Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Pułtusk. Myśliwym z kół łowieckich z gminy Pułtusk. Leśnikom z Nadleśnictwa Pułtusk. Grupie Rekonstrukcyjnej 13 Pułku Piechoty. Wojownikom Maryi Diecezji Płockiej z Pułtuska, Ciechanowa i Płońska. Zacnym braciom rycerzom zakonu świętego Jana Pawła II z Chorągwi w Pniewie, w Szyszkach oraz pułtuskich parafii świętego Jana Pawła II, świętego Stanisława Koski i parafii Miłosierdzia Bożego. Służbom porządkowym. Serdeczne podziękowania organizatorzy kierują do mieszkańców Pułtuska i gości przybyłych na marsz. Święty Janie Pawle II, my wszyscy dzisiaj tu w Pułtusku, w Polsce i na całym świecie odpowiadamy na Twój apel. Byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy z Tobą. My nigdy nie przestaniemy być z papieżem. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, wyłowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe. Czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mów. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca, młodego zapałem, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mów. Wypłyniemy już razem, łowić serca na morzach dusz ludzkich, tej pracy świecią i słowem żyć.
dojrzałeś, Twoje usta, byśmy rzekły we imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś u. Nie rzucim Chryste świątyń Twych, nie damy pomrzeć wiary, różne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Ze wszystkich świątyń, chat i pól popłynie hymn wspaniały, niech żyje Jezus Chrystus Król, koronie wiecznej chwały. Niech żyje Maria, zabrzmi róg, tak nam dopomóż Bóg. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.